teraz co mamy? FX, Digital Multi FX. Cześć kochani, pokazuję wam tym razem kostkę Behringera Digital Multi FX. Jest to kostka z kilkoma efektami wbudowanymi: Flanger, Chorus, Phaser, Delay, Tremolo, Pitch Shifter. No i mamy tak, input, output, mamy tak, input A i B oraz output A i B. To chodzi wszystko o odnośnie z sygnału stereo, czyli po prostu jeśli używamy sygnału mono, to po prostu wsadzamy do wejścia A i wyjście A. No mamy oczywiście tutaj wejście na zasilacz, włącznik, czyli zapalamy diodę i mamy tak, gałkę level, czyli można powiedzieć bardziej, że to jest nawet mix. Ponieważ to jest sygnał, łączy się, zaraz zobaczycie zresztą. W każdym razie jakby jest gałka level, gałka parametr pierwszy, parametr drugi, no i tutaj gałka wyboru efektu. Zacznijmy powiedzmy od Flangera. Kanał czysty, teraz efektem. I teraz tak, parametr pierwszy, czyli ta gałka, to po prostu jest szybkość efektu. Nie ma w tym żadnego problemu. A parametr drugi to jest po prostu głębokość. Gdzie można takie kosmiczne efekty wyciągnąć. W każdym razie teraz zobaczcie, tutaj poziom level to jest, mam po prostu jakby sygnał czysty. Dodając levelu, dodajemy po prostu sygnał z efektu. Dobra, zobaczmy. Następny efekt chorus. Wyraźnie można poczuć różnicę, ponieważ po prostu jak zmieniamy, to jest takie kliknięcie. No i tutaj tak samo, parametr pierwszy to jest prędkość. No to jest oczywiste, a parametr drugi to jest głębokość efektu. Tutaj tak samo levelem dodajemy, po prostu jakby miksujemy ten sygnał. Tutaj widzicie, jest najbardziej można nasycony ten efekt. Bardzo taki nasycony. W sumie w zasadzie najlepiej brzmi na ustawieniu na 12. Dobra, jedźmy dalej. Następny co tutaj mamy? Mamy, proszę Państwa, phaser. Pierwsza, znowu mamy prędkość, prawda? Prędkość tego fejzowania, że tak można, ja to tak mówię. A gałka druga, parametr drugi to jest po prostu głębokość. Widzicie, level na maksa powoduje, że po prostu mamy głównie jakby ten bardziej przesunięty, jakby nacisk przesunięty na phaser niż na ten czysty kanał. No, tak to wygląda. Teraz co?
następny. Następny, co tutaj mamy? Co tu się ukrywa? O, panie delayowaty. Delay tu szczególnie mnie osobiście się podoba. No tutaj tak, parametrem pierwszym, no to mamy tak, no to mamy czas, a drugim delay feedback, czyli po prostu ilość tych... Albo ilość odbić w nieskończoność, prawda? Czyli feedback. Czyli teraz jeszcze zobaczcie, dobra. Zobaczmy jeszcze teraz level. Patrzcie. Jak daję na minimum, to mam po prostu sygnał z gitary. Daję na... A teraz tu jest ciekawe. Słychać tylko dźwięk delaya, nie słychać dźwięku uderzanego, tego pierwszego, od którego się tworzy odbicie. Teraz jeśli zrobię sobie czas taki. Słyszycie, najpierw słychać jak uderzam piórkiem. Oczywiście to kwestia eksperymentowania, to można się bawić, więc dobrze, że jest taki zakres. Delay według mnie też jest naprawdę bardzo fajny. Następne co mamy? Tremolo. No to tremolo właściwie tutaj znowu nie ma jakiejś filozofii. W tremolo to mamy co? Pierwsza gałka to jest prędkość. A druga gałka to jest jakby shape, czyli po prostu kształt fali. LFO, czyli waveform, czyli po prostu kształt fali. Można to odróżnić, po prostu różne powiedzmy, ja tu macham ręką, różne rodzaje bujania są, albo takie łagodne bardziej, albo są takie bardziej kanciaste. Na przykład tu słyszycie, nie? Także Bayer. Bayer też jest z tym tremolo. No i ostatnia rzecz to, proszę Państwa, pitch shifter. Teraz tak, gałka pierwsza, parametr pierwszy to jest po prostu detune, a gałka druga to jest po prostu półton, czyli po prostu przesuwamy się co półton. Thank you.
Zmieniam oktawę po prostu. Na przykład dodaję pół ton do góry, prawda? Gałka pierwsza, detune, czyli tutaj po prostu, jak to producent pisze, że zmienia się grubszy na bardziej taki gruby dźwięk. No posłuchajmy sobie. Myślę, że w tym miejscu całkiem fajnie brzmi. Tak czy inaczej, brzmienie zmienia się, delikatnie się zmienia, zmienia się barwa tego brzmienia. No, myślę, że to byłoby tyle. Muszę zmykać, także papatki, na razie.